Mosino Uomo dla mężczyzn to zapach z 1998 roku. Drzewno kwiatowo-piżmowe. Nie ma podanego twórcy zapachowego. Ma główne akordy aromatyczne, piżmowe, cytrusowe, świeże, drzewne, pudrowe, ambrowe, kwiatowe, aldehydowe, lekko korzenne. Co ma w składzie? Kumkwat, aldehydy, kolendry, brazylijskie drzewo różane. W nucie serca ma cyklamen, cynamon, szałwię muszkatołową, labdanum, a nuty bazy to piżmo, ambra, cedr i piołon. Dużo osób zaznaczyło, że przypomina Touch for Men od Burberry. Miałem Touch for Men, więc wiem, jak pachnie. Ktoś inny zaznaczył Mystic Home Al Haramein. Nie miałem do czynienia. Rojas Men też nie miałem. Fere for Men też nie miałem. Dunhilla Elite wąchałem w sklepie. Więc powiem wam po prostu, czy jest ładny. Ludzie piszą w komentarzach, wiecie, jak to jest. Niektórym pasuje, niektórym nie pasuje. Inni mówią, że reformulacje się strasznie pogorszyły ten zapach. Postanowiłem go kupić, bo ktoś mi doradził, żeby przetestować go. 125 ml za niecałe 100 zł, z tego co pamiętam. To bardzo dobra cena. Zobaczymy, jak to będzie pachniało. Tak wygląda dół. A ta góra, znak zapytania. Znaki zapytania też tutaj. Coś dużo znaków zapytania. Tak wygląda buteleczka. Klasycznie po prostu. Szczerze, nie lubię ciepłych nut w zapachach. Ten na akurat akordów nie ma wymienionych, że są ciepłe. Słodkie też nie są wymienione. Ale boję się, że będzie szedł trochę w kierunku uniseksa. Czy tam uniseksu się mówi? Korek plastikowy, standard. Tak wygląda spód butelki. Stworzony we Włoszech. Nice. Poczekamy chwilę, zobaczymy, jak się rozwinie. Czuję coś damskiego. Starsze kobiety się czasami tak psikały, jak wsiadałem do windy. Nie jest zły. Jest ładny. Jest teraz, przychodzi w spirytus mocny. Aż musiałem zapauzować, bo kurczę, kichnąłem. Poczekamy chwilę, bo tutaj na pewno cytrusy jakieś czuć. To chyba musi być tylko kumkwat, bo tylko kumkwat jest w składzie. Zapauzuję i zaraz opiszę, bo czy przypomina w ogóle tego Burberry? W ogóle. Ktoś, kto chyba nie ma nosa, zaznaczył Touch for Men. Ale jeszcze poczekam, chyba że kiedyś przypominał. Poczekam jeszcze z 10 minut i wrócę do nagrania i wam powiem, czy może się coś zmieniło w zapachu, bo czasami jest tak, że na początku nie czuję, że przypomina jakiś zapach, a po 10 minutach zaczyna go przypominać. Więc dajmy się rozwinąć i zaraz do was wrócę. Dobra. Minęło co prawda chyba 6 minut, a nie 10, ale wiem natomiast, że nie warto go kupować. Przynajmniej ja bym go nie kupił. Po prostu chyba te reformulacje musiały go zepsuć, bo niemożliwe, żeby taki zapach od 98 roku trzymał się na rynku, gdyby nie był klasykiem całkiem dobrym. No ten jest klasykiem chyba zepsutym przez reformulację. Nie wiem, coś jest w nim nie tak, coś jest chemicznego. Jakaś mieszanina. Chyba nie mieli na nowo, bo czasami jak jest reformulacja, to muszą zmienić w składzie po prostu zapach, nuty zapachowe, na przykład
wywalają coś, co powoduje uczulenie typu labdanum i zmieniają na chemiczne labdanum, ale to powoduje wtedy zmianę kompozycji i trzeba byłoby na nowo zmienić proporcje, żeby tak pachniał jak kiedyś. Więc jeżeli jest twórca zapachowy, który żyje i który tworzył kiedyś zapach, to on współpracuje przy reformulacji. Oni sami nie zmieniają czegoś, po prostu o, musimy wywalić prawdziwe labdanum, damy chemiczne i się nie pytamy. Ci twórcy zapachowi, którzy sygnują zapachy, to oni testują zapach na nowo i starają się zrobić tak, żeby pachniał tak jak kiedyś. Tutaj chyba nie odezwali się do twórcy zapachowego. Tutaj po prostu pozamieniali coś i myśleli, że będzie git. Okazało się, że nie jest git. I to by było wywalone w błoto 100 zł. Także jeżeli macie okazję, to może nie kupujcie go, tylko zainwestujcie w coś innego, bo za 100 można kupić inne znane, fajne zapachy. Ten byłby pudłem. Jak mieliście z nim do czynienia, to napiszcie, co sądzicie i czy macie nowoczesny batch. Ten, który ja tutaj mam. On jest... No nie wiem, musicie znaleźć. To chyba to jest batch code, ale wątpię. Batch code wygląda trochę inaczej. Tu jest batch code. To jest ten sam, co tamten. 1105AE. Chyba jakiś nowoczesny. Kto go stworzył? Nie wiem nawet. Kavenago di Brianza. Po prostu nie wyszła im reformulacja. Myśleli, że jak zamienią prawdziwy składnik chemicznym, to będzie git. Jest zepsuty cały. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie.